Literatura szwedzka dla dzieci jest genialna, rewelacyjna, wspaniała. Ma to do siebie, że jest po prostu w jakiś tam dziwny sposób kompatybilna z tym, co chcą czytać dzieci nie tylko w Szwecji, ale na całym świecie, chyba się wszyscy do tego zgodzili. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Szwedów jest w tym momencie niespełna 10 milionów, a było ich mniej, i patrzymy, ile pisarzy dla dzieci się tłumaczy na obce języki, no to to jest naprawdę fenomen. Nagroda Alma bardzo pomaga rynkowi książki dziecięcej. Ta nagroda zagroziła medalowi Hansa Christiana Andersena, który wcześniej miał taką rangę, któremu dzięki temu, że Andersen był Duńczykiem, patronuje królowa Danii, no ale Alma ze swoją kupą kasy, umówmy się, i takim prestiżem typowo szwedzko napędzanym, no tak naprawdę już w tym momencie jest równorzędną moim zdaniem nagrodą. I jeszcze mamy August Quizet, wewnętrzna nagroda szwedzka, która ma kategorię dla dzieci i młodzieży. Nike powinna mieć kategorię dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o księgarnie dla dzieci, księgarnie robią podobne rzeczy jak wy, czyli też organizują warsztaty, też organizują spotkania autorskie, ale mają bardziej podwórkę, dlatego że kwestie warsztatów i spotkań autorskich w całości zagospodarowują w Szwecji biblioteki. Biblioteki mają na to dofinansowanie. Biblioteki są po prostu bogatsze niż księgarnie. Biblioteki też się chwalą, że nie ma tego aspektu komercyjnego. To nie chodzi o to, żeby przyszedł klient, popatrzył na tego autora, pogadał z nim, wziął udział w warsztatie i kupił książkę. Tu chodzi o to, żeby przyszedł czytelnik do biblioteki i właśnie czuł się zachęcany, rozpieszczany, tu spotkanie z autorem, tu warsztat, tu coś jeszcze, tu może sobie wypożyczyć cokolwiek, tutaj eksponowane są różne książki, niekoniecznie te, które się dobrze sprzedają. W związku z tym księgarnie właśnie, one nie mają łatwego życia. Les vitrines, on les refait tous les 15 ou 3 semaines. Et les étagères, on les change au minimum tous les 10 jours. Tygodni zmienia witrynę. Et les étagères, 10 jours. Ouais. Maximum. Maximum, co 10 dni zmienia ustawienie. Les tables, on les refait toutes les semaines. Stoły na środku. Parce que ça donne l'impression aux gens de... que ça change tout le temps. To alors que non, że coś się zmienia, że jest coś nowego. Pas du tout, en fait. C'est juste qu'on présente de façon différente. Là, en fait, c'est un livre qui s'appelle Les Intrus. C'est une książka. Zach Intruza. Ouais. Czyli to nie pasuje. To jest witraż tej książki. Et en fait, les enfants ont demandé aux enfants, c'est écrit sur la vitrine, sur le bas de vitrine, vous ne le voyez pas. Juste là, là. Qu'il fallait trouver un intrus. Znajdź intruza. Après, la vitrine. Ils rentraient dans le magasin et on leur faisait un petit cadeau, un petit bidule, un petit bonbon, un petit truc. No bo ten nagrodę dostawał, czy na jakiś cukierek, coś w małym prezencie. Ah oui. Après, il y a un moment donné aussi où dans ton magasin, taki moment, tu as besoin de faire des soldes. Że trzeba zrobić przeceny. Alors, nous, on a décidé de faire des soldes l'année dernière. On avait un petit peu de trucs qui traînaient, tout ça. Et je me tapais. Przekładamy z miejsca na miejsce. I pour la communication, en fait, on a fait plein d'éclatés comme ça dans tout le magasin. Wielką sprzedaż. Et là, il y a marqué la patronne est devenue folle. Właścicielka zwariowała. Voilà. Et en fait, c'était pour que les gens soient un peu fous, que ça soit un peu crazy. On avait préparé plein de petites pochettes, plein de petits trucs. On avait mis des flashs dans tout le magasin. Strzałki, przeceny. Jakieś tam znaki w całym ouais, on avait fait des petites séries de bouquins pour le boudin, voilà. Thank you.
w naszej tematyce mamy jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie nasi odbiorcy to są ludzie z pasją, którzy interesują się tym, co się ukazuje w interesującej ich tematyce. I oni doskonale się orientują, co się ukazuje. Jest dość ograniczona liczba kanałów informacyjnych. Są audycje radiowe, są gazety typu Fokusy, Wiedza i Życie, audycje radiowe bardzo ciekawe. Ludzie, którzy przekazują te informacje. Trzeba o to dbać, książka sama się nie sprzeda. Księgarzom należy dać wsparcie i my staramy się o to dbać. Egmont UK, nasi koledzy, zrobili badania, w których udowodnili, że rodzice za wcześnie przestają dzieciom czytać, czyli że te dzieci tak naprawdę bardzo, bardzo lubią, a rodzice odpowiadają, że nie, rodzice odpowiadają, że wydawało mi się, że to dziecko już nie chce, albo że nie mam czasu. Zrozumiałam to w 90 roku właśnie Boston Medical Center, czyli właśnie lekarze, pediatrzy wymyślili sobie, że właściwie tym ich dzieciom, to oni będą przepisywać czytanie, przepisywać rodzicom czytanie z dziećmi, tak? To znaczy tak na receptę właśnie witamina D, tam, i proszę czytać, tak? I ze mną ja się zapytam, co czytaliście, no rozumiem, że do tego typu był pomysł. I nie wiem, czy oni mieli do tego badania, czy to było jakieś takie środowisko, które sobie to wymyśliło, nie mam pojęcia. No krótko mówiąc, to się zaczęło w 90 roku, w 2001 jakby rozlało się na całe Stany, ponieważ dzieci, które były pod opieką tej przychodni, zaczęły mieć takie wyniki rozwojowe. Jakby zaczęto analizować, co też się stało, że na tej mapie, gdzie te wyniki wszystkie wyglądają tak samo, jest jedno miejsce, które odskakuje do góry. No więc historia zupełnie dla mnie niesłychana. No i to dzisiaj jest jakaś wielka organizacja, która właśnie już rozdaje książki. Jest organizacją pediatrów, którzy się zajmują pomocą czytelnictwa. So then I just want to talk again a bit more about what we are doing, because the bookshop itself really is such a small part of everything that we do, as probably all of you are finding, that it's very hard to make a living out of just standing in a shop and selling books. And so we have to be constantly active in terms of how we are selling books, not just because of trying to stay afloat, but also in terms of engaging different reading communities who may not feel comfortable coming into a bookshop. So there's basically the overall aim has been, with everything that we're doing at the moment, is about including more children from whatever background they come from, and where rather than thinking that they should always be coming to us, finding ways, different ways for different sections of the community that we can get out and reach them in order to try and encourage more children to become readers and engage with reading, which ultimately, hopefully, will keep us all in business as well. E quando ci siamo trasferite qui nella piazza, il mondo che veniva a Bologna per la fiera ci ha scoperte. To wtedy goście z całego świata, którzy zjeżdżali na targi, odkryli nas. Editori, autori, illustratori. Wydawcy, illustratorzy, autorzy. Allora, nei giorni della fiera, la mia libreria è piena di gente da tutto il mondo. I teraz rzeczywiście, kiedy odbywają się targi, to nasza księgarnia jest pełna ludzi z całego świata. E ha fatto sì che io, grazie Gotti, conosco più editori della fiera. I tak naprawdę w tej chwili ja, Grazia Gotti, znam więcej wydawców niż same targi. Perché amiamo i libri, parliamo di libri, ci rivediamo alle fiere. Bo my rozmawiamy o książkach, zaprzyjaźniamy się. Facciamo il cosiddetto scouting senza essere pagati. Tak, facciamo gli agenti dei nostri amici senza volere un soldo. Za nikt nie płaci. Robimy to gratis. Siamo per una bella e libera circolazione della cultura. My jesteśmy, rzeczywiście wspieramy wymianę kulturalną. Una persona che ha lavorato molto nell'editoria e che lavorava per la casatrice Querido di Amsterdam. Una osoba, która pracowała dla
oficyny Querido, Querido. Quando, quando è andato in pensione, quando si è ritirato, ha scritto un articolo molto importante definendo quella dei libri per bambini la più bella mafia del mondo. The nicest mafia in the world. Tak, kiedy przeszedł na emeryturę, napisał, że właśnie literatura dla dzieci to jest najpiękniejsza mafia na całym świecie. Come piacerebbe a me, così. Tak, ja tu się czuję tak jak w Europie, w której chciałabym żyć. Che ci si incontra, si scambiano le cose. Ci spotykają, wymieniają opiniami. Che dei giovani polacchi potessero venire a fare la scuola a Bologna, che io potessi mandare a fare uno stage a Varsavia, il mio studente. Do Bologna, do nas, a moi z kolei przyjeżdżali tutaj na staż. Ecco, credo che dovremmo far tutti un po' così, delle... Quindi vi invito tutti a Bologna prossimo marzo. Także zapraszam was wszystkich w marcu do Bologna.